tak, że jeżeli uprawiamy seks przed ślubem jakby świadomie, znaczy po prostu się przyznajemy, wtedy po prostu jesteśmy zwolnieni ze spowiedzi. Ślub kościelny czy cywilny? To jest konkordatowy i ten, dwa w jednym. Okay, tak. Właśnie teraz byliśmy na naukach przedmałżeńskich. Ja się aż popłakałam, wiesz, bo był cię taki wzruszający temat. I tutaj przyjechałam, zawsze kiedy na jakiś event to taka rozmazana albo coś jest nie tak. Tak. Ciekawe, że się dowiedzieliście w takim razie, bo to jest bardzo ciekawy wątek. No nie, wiesz co, powiem ci, że w ogóle jeżeli naprawdę prowadzą osoby mądre takie nauki, to można bardzo dużo wyciągnąć i naprawdę można bardzo dużo sobie przemyśleć. Na przykład było o jakichś tam tematach długów, o tematach dzieci, że jednak to małżeństwo jest najważniejsze, żeby nie do końca patrzeć na opinie nawet tych najbliższych w rodzinie, bo nie zawsze nam dobrze doradzają. Także naprawdę tutaj, no, jak tak człowiek idzie z takim zaangażowaniem i otwartym sercem, to można fajnych rzeczy się nauczyć. Przede wszystkim chodzimy na te nauki naprawdę z wielką chęcią. Nie jest to przymusem, nie jest to coś takiego, że po prostu ktoś nas do tego zmusza, tylko idziemy tam z ciekawością, co nowego usłyszymy, co nas zainteresuje. Tak. Dzisiaj było takie małżeństwo, które ma piątkę dzieci i w ogóle, wiesz, no, też mieli różne sytuacje, mieli jakieś zagrożone ciąże, miała jakieś poronienia. No, wiesz, to jest takie naprawdę wzruszające i fajne. Ale to, co jest takim kontrowersyjnym tematem, jeśli chodzi o nauki przedmałżeńskie, no to seks przed ślubem. Jak na to wasz ksiądz zareagował? Właśnie, o dziwo, nasz ksiądz powiedział od razu, żeby go nie kłamać, powiedzieć, że razem mieszkamy, że to nie jest temat tabu. I udzieli rozgrzeszenia. Nie, bo tutaj mogę nie słuchać. Bo to jest tak, że jeżeli uprawiamy seks przed ślubem jakby świadomie, znaczy po prostu się przyznajemy, wtedy po prostu jesteśmy zwolnieni ze spowiedzi. Dopiero po ślubie rzeczywiście możemy się wyzbyć tego grzechu, tak? Więc jakby ksiądz też nie nakazuje nam, żebyśmy go okłamywali, tylko jest, no właśnie to jest to, że jest bardzo mądry ksiądz i są nam tam naprawdę bardzo mądrzy ludzie, dlatego to wszystko, no, daje nam taką wiedzę. Bardzo ciekawe, co mówisz, zwłaszcza, że ja z taką opinią do tej pory się nie spotkałam. Przyznaję, że jestem zaskoczona. I czy to znaczy, że skoro nie pójdziecie do spowiedzi przed ślubem, to podczas ceremonii nie przyjmiecie sakramentu komunii? Tak, dokładnie. Dokładnie. Ale wiesz, to właśnie jest wszystko takie, no to jest właśnie fajne, że nie mamy nic nakazane, tylko rzeczywiście robimy, no może nie do końca tak, jakby powinno, ale no, mamy to zrozumienie. Mamy to szczerze. I taką akceptację i wchodzimy w ten związek małżeński z taką prawdą.